leczenie całego człowieka, jak świadkowie Jehowy zawsze mówili, psychologia, leczenie całego człowieka, a nie powierzchownie. I tak tą jego postawę no, traktuje się jako taką złą. Ja uważam, że to jest wielka nadinterpretacja tego, co się wydarzyło i uważam, że należy bronić postawy tych rodziców, ponieważ to naprawdę zdarza się, takie sytuacje zdarzają się też w innych krajach i to nie jest tak, że Polska jest tu jakimś wyjątkiem. Dyskusja toczy się wszędzie na ten temat. Skoro w innych krajach daje się większą swobodę rodzicom, skoro to prawa rodzicielskie no, należą do rodziców, przede wszystkim na zasadzie prawa naturalnego, to prawo stanowione nie powinno podważać praw rodzicielskich, również jeśli chodzi o wybór leczenia, czy nie szczepić. Jeśli chodzi o lekarzy, no oni działają w dobrej wierze, tak jak otrzymują sami instrukcje. Nawet i to, co odbierają na wyższych uczelniach, to nie znaczy, że wiedza medyczna nie posuwa się do przodu, że pewne dyskusje nie powracają na przykład i że co do szczepionek nie ma wątpliwości, bo są. Tylko, że to może być tak, że to jest dyskusja, ale kiedy mamy jakiś pewnik, tak? Bo nieraz na tym też chcemy budować, że tego jesteśmy pewni, że ta szczepionka jest dobra, dlatego jest dopuszczona do tak powiemy, do obrotu, do tego, żeby szczepić ludzi. No tutaj przede wszystkim ta wrażliwość ojca, matki, bo to dziecko, prawda? Bo kiedy własny wybór, bo wybieramy się na przykład, no jedziemy w kraj tropikalny i jesteśmy jak gdyby no, zobligowani do tego. Nie zaszczepisz się, to cię nie wpuścimy, nie przejdziesz granicy. Ale ta sytuacja jest inna, jeżeli mówimy o rodzicach i małych dzieciach. Czy tak? Tak bym powiedział, mamy w Polsce na przykład tych szczepień o wiele więcej niż kiedyś, o wiele wcześniej i więcej niż w innych krajach. Stosujemy niektóre szczepionki, które są wycofane już gdzie indziej i uznane za szkodliwe, więc tych rzeczy nie powinno być. I sprawa powinna podlegać jakiejś no, kontroli społecznej, jakiejś debacie, bo sprawa nie jest błaha. I pod względem właśnie skuteczności i sensowności szczepień, tej liczby szczepień w ogóle. A co do wolności rodziców, jestem za właśnie respektowaniem tego, bo to należy też do zakresu wolności obywatelskich. A jeżeli chodzi tak. o kwestie takie etyczne, bo niektóre, tutaj pan doktor Bartłomiej Grysa przytoczył takie właśnie chociażby fakty, że niektóre ze szczepionek, panie doktorze, tak, no, są z grupy... Tak, ten problem tych linii komórkowych wykorzystujących szczepy komórki z aborcji w szczepionkach, prawda, z lat 60. i też obecnie to też rodzi nam kolejny problem etyczny. Czy mamy prawo wyboru, czy musimy zdecydować, czyli zgodzić się na takie właśnie szczepionki? No uważam, że są wszelkie podstawy, żeby ich odmówić. Tak samo jak zdarzały się przypadki stosowania szczepionek, które równocześnie powodowały bezpłodność, prawda? I to było nawet celowe działanie w niektórych krajach afrykańskich i były dosyć spore... Tak chyba działo się w Kenii. W skandale. Tak, na ten temat. Tak, to się rozeszło po całym świecie. No więc widzimy, że to nie jest pole, gdzie nie może być nadużyć. To wręcz przeciwnie. Dlatego uważam, że społeczeństwo ma prawo tutaj do dyskusji, do wymiany myśli, a rodzice mają też prawo do głosu, a nie tak, że gdy rodzic zapyta nawet o samą szczepionkę, czy musi być szczepione dziecko, czy chce coś więcej wiedzieć, to spotyka się z ogromną niechęcią, oględnie mówiąc, prawda, że takie pytanie zadaje. Przecież zasada zgody dobrowolnej powinna w medycynie dominować, zgody opartej na wiedzy, prawda? Informed consent, to wszędzie na całym świecie się przyjmuje. Ojcze, bardzo dziękujemy za głos w naszych rozmowach. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Z Bogiem. Naszym gościem, którego poprosiliśmy też o komentarz, był ojciec Jacek Norkowski, doktor nauk medycznych. Szanowni Państwo, nasze głosy. Być może jeden z punktów, który stanowi wytłumaczenie tego, co stało się, w pewnym sensie wytłumaczenie tego, co stało się w Białogardzie i w kilku innych przypadkach, gdzie o których wiemy, że rodzice zostali zgłoszeni przez szpital do opieki społecznej, do sądu rodzinnego.
istnieje, znaczy tutaj chcę pokazać, w jaki sposób państwo być może chce przejmować opiekę całościową nad dzieckiem, eliminując jakby wolę rodziców. Istnieje rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 16 września 2015 roku, które w zasadzie zmusza lekarzy do donoszenia na rodziców w sprawach. Jest, artykuł 31 Konstytucji mówi, że nie wolno zmuszać nikogo do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. I nikt nie jest zobowiązany, żaden rodzic, do tego, żeby natychmiast w szpitalu zdecydować o tym, do jakiego lekarza zapisze dziecko, do jakiej przychodni. Czy będzie to lekarz państwowy, czy będzie to może przychodnia jakaś prywatna, może prywatny lekarz. Przecież mamy wolny wybór. Tymczasem, ja tutaj zacytuję punkt 22 tego rozporządzenia. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą, sprawujący opiekę nad noworodką, informuje w dniu wypisu od razu, a to jest 2-3 dni po porodzie, tak? Informuje w dniu wypisu powiatowe centrum pomocy rodzinie w miejscu pobytu matki i noworodka o przypadku podejrzenia możliwości wystąpienia problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie noworodka i braku współpracy matki lub opiekunów prawnych noworodka w ustaleniu położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przejmujących opiekę nad noworodkiem w miejscu zamieszkania lub pobytu. Nie ma takiego obowiązku, że na ustawa nie nakłada obowiązku wybrania lekarza POS, tak? A tutaj w szpitalu zobowiązuje się rozporządzeniem lekarzy, aby donosili do opieki społecznej, że matka lub ojciec, którzy 3 dni po porodzie nie wybrali sobie jeszcze lekarza dla dziecka, i to musi być lekarz POS, a nie prywatny jakiś, żeby natychmiast zostali zgłoszeni jako niewydolni opiekuńczo do opieki społecznej i to rozumie się przez to nadzór nad tą rodziną. Czyli coś tutaj jest chyba nie tak, tak? Skoro to jest wbrew konstytucji. Mhm. No, szczepienia w Polsce, a prawo, gdyby jeszcze powiedzieć, co grozi rodzicom za odmówienie szczepień swoich dzieci. Pani mecenas nie zaszczepiła swoich dzieci. Pytam się o konsekwencje. Tak pani, jakbyśmy w studiu telewizyjnym powiedziała, że no nic się takiego nie zdarzyło. Tutaj pan Bartłomiej Grysa też podobnie. U pani się zdarzyło. Tak, ja dostałam grzywnę, z tym, że wtedy stanowisko stosował jeszcze inne ścieżki. I wydał decyzję, po prostu tak, kiedyś wydawano decyzję o tym, nie o zaszczepieniu, tylko o nałożeniu grzywny, nie nazywała się w celu przymuszenia, po prostu o nałożeniu grzywny za to, że nie zaszczepiłam, więc nawet o tym nie wiedziałam, bo jakieś pisma nie dochodziły, po prostu ściągnęli mi to z podatku i tyle, nie? Ja wtedy zaczęłam się dowiadywać, co, jak, dlaczego, okazało się, że to jest bezprawne. Kompletnie było bezprawne, potem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ukrócił tą ścieżkę. Pieniądze wróciły do pani? Niestety nie. Chociaż główny inspektor sanitarny poprzednio obiecywał, że rzeczywiście będą zwracane, bo ta sytuacja nie dotyczyła tylko mnie, ale bardzo wielu ludzi w Polsce. Pani mecenas? No, w ostatnich latach w Polsce widać tendencję do tego, że organy państwowe starają się egzekwować od rodziców obowiązek szczepienny poprzez nakładanie grzywien w celu przymuszenia. W ostatnim czasie jest to, no widać zdecydowaną tendencję wzrastającą. Natomiast w świetle prawa jest to działanie niewłaściwe. Zarówno organy sanepidu czy wojewody będącym już organem wykonawczym. Są to wadliwości, które niestety podnoszone w toku instancyjnym nie znajdują zrozumienia. Często argumenty podnoszone w korespondencji rodziców z sanepidem, argumenty rodziców są pomijane, nie są w ogóle brane pod uwagę i trudno tutaj... No to znaczy nie dotyczą sprawy, czy... Są w ogóle pomijane. Argumenty dotyczące tego, że obowiązek szczepienia powinien być ściśle określony w ustawie, a nie w komunikacie głównego inspektora sanitarnego, te argumenty nie trafiają do sanepidu. Jest to no, dla mnie jako i prawnika, czy też matki... Czyli ta korespondencja między Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Głównym Inspektorem Sanitarnym Ministerstwem Zdrowia, to może próba jakiegoś
uściślenia, tak ujednolicenia, wprowadzenia właściwych przepisów, które do by tej pozwala... praktyki, która jest stosowana, a praktyka, która jest no, niewłaściwa. Oczywiście tutaj organy władzy państwowej tego wyższego szczebla dostrzegają te wadliwości, natomiast starają się je tak przedstawiać, bądź tak interpretować prawo, żeby sankcjonować te niezgodne, niewłaściwe praktyki. A pani dzieci ile mają lat? Starsza córka ma 2 lata, młodsza niecały rok. Nie boi się pani konsekwencji tego, że pani nie zaszczepiła swoich dzieci? No bo... Nie, konsekwencji się nie boję. Bałabym się jedynie... A tego, że naraża pani tym samym dzieci na szwank? Czy... Nie, bardziej bałabym się zaszczepienia dzieci, niż boję się konsekwencji, które mogą mnie dotknąć. Pani, a dzieci? Słucham? Pani, konsekwencje, a dzieci, jakie dzieci mogą ponieść konsekwencje, tak? Bo to jednak decyzja rodzica, to nie o sobie rodzic decyduje, tylko też o sytuacji, o życiu dziecka. Zgadza się, ale powierzenie decyzji o zdrowiu moich dzieci, powierzenie takiej decyzji jakiemuś urzędnikowi, nie uważam za słusznym rozwiązaniem. Ja jako matka zdecyduję o swoim dziecku zdecydowanie lepiej niż ktoś obcy. A jak dziecko zachoruje, do kogo pani pójdzie? No będę robiła wszystko, żeby dziecko oczywiście wyleczyć. Wszystko zrobię. Ale no zarówno szczepienie dzieci niesie zagrożenia, nieszczepienie pewnie też. No wszystko jest decyzją, wszystko niesie tak naprawdę zagrożenie. Czyli nie mamy pewności, ale chcemy, żeby nasza wola była uszanowana, tak? Zgadza się, oczywiście. No macierzyństwo czy rodzicielstwo znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Tak wynika z Konstytucji. Co to za macierzyństwo, w które wkracza państwo? Ono już wtedy tak nie cieszy. Bo kiedy najważniejsze decyzje dotyczące mojego dziecka są podejmowane beze mnie, mąż pani podpisuje się pod pani decyzjami? Oczywiście, że tak. Wszystkie decyzje podejmujemy wspólnie. Dziękuję. Panie doktorze, pan Bartłomiej Grysa. Ja myślę, że warto się odnieść do tego właśnie, co mówił ojciec Jacek Norkowski jako doktor nauk medycznych, jako lekarz, że nie ma tak żadnej pewności, że przyjęta szczepionka uchroni przed chorobą zakaźną. I zresztą te zbierane przez, między innymi przez Stop NOP, świadectwa rodziców o tym, jak dzieci po szczepionkach na krztusiec na przykład chorowały na krztusiec, przechorowywały, czy na przykład osób dorosłych, które zaszczepiły się na grypę i przechorowywały grypę w taki sposób, że małe włosy nie zeszły z tego świata, wskazują na to, że jednak ta dyskusja i te wątpliwości co do dobroczynnego działania szczepionek, no stają pod znakiem zapytania. Ja bym dorzucił tylko taki pewien ciekawy kazus z miasta Leicester z XIX wieku. Jak wiemy, w historii nowożytnej pierwszy raz obowiązkowe szczepienia, znaczy szczepienia zostały wprowadzone przeciwko ospie czarnej w 1796 roku. Natomiast w Anglii, ponieważ ta ospa zbierała duże żniwo, tam szczepienia były obowiązkowe. Do tego stopnia, że rodziców opornych, tak zwanych, tak wsadzano do więzień, nakładano też grzywny i w mieście Leicester narodził się taki ruch, który zdecydował się temu sprzeciwić. Ruch obywatelski w 1869 roku doprowadził ten ruch do tego, że wyszczepialność w Leicester do 1897 roku spadła do 1,3%. A zachorowalność na ospę spadła do przypadków bodajże 144, jeżeli teraz dobrze pamiętam, na milion, podczas gdy w innych regionach Anglii, gdzie były prowadzone masowo szczepienia przeciwko ospie, zachorowalność była powyżej 3000 osób na milion. Tutaj jednak widzimy, i tam zastosowano pewien prosty mechanizm też w Leicester, który dzisiaj już jest znany i praktykowany wszędzie, wprowadzenie warunków sanitarnych, doprowadzenie czystej wody, odprowadzanie ścieków,
przymusowa kwarantanna tych, którzy zachorowali, dezynfekcja miejsc chorych, nasłonecznienie miejsc zamieszkania. Powstała z tego taka książka napisana przez niejakiego Johna Thomasa Biggsa, który był inżynierem sanitarnym z tego okresu, Sanitation versus Vaccination, czyli warunki sanitarne kontra szczepieniom. Taka, myślę, że ciekawe ujęcie historyczne, oczywiście z innego też rejonu, a świata, chociaż dosyć bliskiego, bo Anglia i dzisiaj tam nie ma żadnego, nie ma prawa przymuszającego w Anglii do szczepień. Kiedy rodzic idzie do przychodni w Anglii, jest pouczany przez lekarza, lekarz pokazuje mu, powiedzmy, no, zachęca go do szczepień, ale pozostawia mu wolność wyboru i o to chodzi. Jeżeli dyskusja jest otwarta w świecie medycznym, jeżeli lekarze, doktorzy nauk medycznych, tak jak tutaj słuchaliśmy ojca Jacka, wymieniają się poglądami, jeżeli są pisane poważne artykuły naukowe na temat wątpliwości co do działania szczepień, czy co do właśnie działań takich, które mogą więcej szkód niż zysków dać, to powinniśmy tym bardziej dać wolny wybór rodzicom, którzy nie muszą mieć tej całej wiedzy i orientować się, o co w tym wszystkim chodzi. Dziękuję. Pani Małgorzato? Często słyszymy, że to szczepienia uratowały ludzkość i brzmi to tak, jakby były warunkiem zdrowia i warunkiem tego, że będziemy w ogóle, że zdrowie będzie zachowane. Tymczasem jest coś takiego jak paradygmat Lalonda. To były w latach 60. przeprowadzane długoterminowe badania nad zdrowiem, które miały wyjaśnić, co tak naprawdę ma wpływ na zdrowie ludzi. Tam chodziło o koszty. No, nieważne są motywacje, ważne jest to, że wynik tych badań właściwie pokazał, że największy wpływ na zdrowie człowieka mają czynniki biologiczne, genetyczne, związane, że tak powiem, no nie mamy na to wpływu. Następnie styl życia, bardzo ważna rzecz. Potem warunki środowiskowe. A na samym końcu, na szarym końcu, opieka zdrowotna. I w tej chwili przedstawia nam się to zupełnie inaczej. Tak jakby opieka zdrowotna, a w niej jedynie szczepienia, były tym głównym warunkiem zdrowia. Jeśli pytamy, co się stanie, jeśli ktoś nie szczepi, dlaczego nie bierzemy pod uwagę tych wszystkich ważniejszych czynników, czynników ważniejszych niż szczepienia, to, że mamy o wiele wyższy poziom higieny, to, że mamy dostęp do dobrej żywności, dach nad głową, poczucie bezpieczeństwa, antybiotyki, dostęp do opieki lekarskiej na samym końcu, te wszystkie rzeczy, sprawia, że przede wszystkim stres to też jest bardzo ważny czynnik wpływający na zdrowie. To trzeba wszystko brać całościowo pod uwagę, a nie mówić, że jeśli nagle nastąpi, nie będzie szczepienia na przykład przeciwko różyczce, to wszyscy umrzemy na różyczkę. No przecież to jest nielogiczne. Kiedyś rzeczywiście różne choroby dziesiątkowały ludzkość. Tak? Dżuma, tyfus, trąd, cholera. Na te choroby nigdy nie było powszechnych szczepień. Zmienił się standard życia znacznie. Nie mamy teraz wojen, dzięki Bogu. Mamy większą świadomość, mamy oświatę, mamy dostęp do wiedzy. I dzięki temu tych chorób nie ma. Nie dzięki szczepieniom. Szczepień nie ma na te choroby. I nigdy nie było. Także szczepienia być może są ważne, ale nie chciałabym, żeby to było tak kontynuowane, że to jest jedyny warunek naszego zdrowia i co się stanie, wymrzemy wszyscy, jeśli ktoś nie będzie szczepił. Myślę, że to nieuprawnione zupełnie. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam, zachęcam do rozmowy. Podejmijmy temat prawa rodzicielskie, a przymus szczepień w Polsce. Próbujmy też wypowiadać się tak dosyć zwięźle, żeby też inni mieli okazję do wypowiadania, podzielcie się może też i swoim doświadczeniem, stawiamy pytania, próbujemy, by to też był taki, ta nasza audycja, nasze spotkanie, przyczynkiem do pewnej rozmowy, debaty, pytania, czy jest to możliwe, żeby to prawo rodzicielskie było w jakiś sposób wzięte pod uwagę, czy nawet uszanowane, tak, że jest ta możliwość wyboru, pytanie, czy aż tyle szczepień musi być tych obowiązkowych, czym to jest spowodowane. Mamy prawo też takie pytania stawiać. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200.
dla słuchających nas poza granicami naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Koncita. Raz Niemiec mówi, proszę. Ojciec wspomniał, że mamy tak rozmawiać, żeby nie utracić zaufania wzajemnego do siebie. Ja powiem, Nawet pytanie, jak je odzyskiwać, tak? Bo nieraz może być tak, że je tracimy, taka sytuacja się zdarza, że pytamy się, czy ja mogę ci ufać, prawda? Właśnie na ten temat chcę powiedzieć, że zaufanie do lekarzy, do państwa i do sądów zostało utracone dawno. I teraz trzeba zadbać o to, żeby nie zatracić zaufania do Radia Maryja. Bo tego typu dyskusje, które są tak oczywiste i właściwie bezdyskusyjne, bezkompromisowe, się prowadzi, to jest dla mnie po prostu żenujące, że rodzice muszą błagać i żebrać o swoje własne prawa. I na ten temat się dyskutuje, próbuje się kompromisy zawierać. Tylko wie pani co, jeżeli tak powiem, bo odtrąbiło się kiedyś po 89 roku, niedawno było 25 lat, teraz mamy więcej, że okrągły stół, to są nowe czasy demokracji nastały, a tak naprawdę był konkretny system, w którym całe nasze społeczeństwo, również można być służba zdrowia, każdy temu podlegał i teraz czy tak było stanowione prawo, tak pod takim naciskiem żyliśmy, że widzimy, jak nam bardzo trudno z tego wyjść. Właśnie, żeby tak, ona myślała, że to bajka, wyjść. W znaku równości albo wspólnego wyjść, mianownika. Tego. To nie jest takie proste. Ta walka, to budzenie świadomości na właśnie każdym etapie, jak każdym roku z tego może wyjść? Gotowanie naszego wyjść narodu odbywa się, jak nie tu, to tam. Drogi ojcze, ja do Radia Maryja nigdy nie miałam wątpliwości i nie traciłam zaufania, ale jeżeli pani premier zaczyna się zastanawiać, czy warto dyskutować na temat obrony życia nienarodzonych, a na następny dzień czy na dwa dni zaczynamy się zastanawiać, czy rodzice mogą mieć prawo do swoich dzieci, czy do nie, no to przecież to jest żenujące dla tego typu dyskusji. Wie pani co, ja myślę, że tutaj pani premier się nie zastanawiała, bo same za tego przekonana i tak też mówiła na naszej antenie, a co do tych praw i tego, to i nie tylko na naszej antenie mówiła, że właśnie wsłuchuje się w te głosy, no bo to też jest pewien proces, to co się dzieje. No wczoraj nawet, ja tak będę może przypominał to kolejny raz, 25 lat diagności laboratoryjni dopominają się o to, żeby to co robią, miało odzwierciedlenie, prawda, w prawodawstwie właściwym. Więc niech pani zobaczy, ile lat minęło. Widzę. I co się dzieje z próbkami i z pobieraniem krwi, która jedzie ileś set kilometrów za granicę niemiecką, żeby niemieckie laboratoria mogły zarobić. No dlatego pewien proces, który wypaczał nasze państwo i życie nas jako obywateli w tym państwie, no teraz spróbujmy wprowadzić proces odwrotny. To nie jest takie proste, jeżeli ktoś jeszcze może gdzieś tam nogę podstawia. Proszę ojca, miejsce na multipleksie było proste. Tak samo trzeba załatwić sprawy z tym rządem i z tymi ministrami, którzy biorą nasze pieniądze. I za co biorą? Oni przecież nie mają zielonego, bo minister Radziwiłł, to jest katastrofa i kompromitacja tego rządu. Pani Ewo, ja tak powiem, ten dokument, który przytaczałem, jest rok 97, więc popatrzmy, jakie to są rzeczy. Jeśli dyrektor często mówi, że zmiany powinny następować szybciej, jeżeli to jest dobra zmiana, tylko te zmiany, mówię, ile lat państwo funkcjonowało? Chociażby przez ostatnie 8 lat też ktoś tym państwem rządził, pozwalał na takie, więc nie wiem, czy jest możliwe naprawienie wszystkiego, zmiana wszystkiego, ustalenia, gdy opozycja jeszcze tak, a nie inaczej postępuje, gdy 8 lat ktoś na przykład w jedną stronę pchał naszą ojczyznę i teraz w ciągu 2, 3, 4 lat, nie wiem, czy tyle samo lat potrzeba. Dobrze by było, gdyby było krócej. Pani Ewo, do tematu, jeżeli mógłbym jeszcze, a nie do tego, czy ministra zmieniamy. Żeby tymi słupkami się tak nie cieszyć, bo po prostu te słupki... Wie pani co, pani Ewo,
do tematu bym chciał. Bardzo pani dziękuję co do tego, bo słupki słupkami też pani premier nie mówiła, że się cieszy, nie wiem, czego pani słuchała, tylko że to też jest dalej wymaganie, bo te słupki to też zaufanie ludzi, więc pokazuje, że my ufamy, ale to nie znaczy, że zwalnia to z pracy panie, bo tak bym to więc skomentował. Próbujemy inny telefon. Proszę bardzo. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Maria Tybur, Maria z tej strony z Krakowa. Ja mam takie pytanie. Proszę. Moja córka miała usuniętą śledzionę i teraz ma mieć kolejne szczepienia przeciwko pneumokokom i meningokokom. I chciałabym się zapytać, co w takim przypadku? Czy ktoś odpowie? Pani Małgosiu, nie wiem, czy my jesteśmy kompetentni. Zupełnie nie potrafię odpowiedzieć na takie pytanie, nawet nie wiem, jak ono brzmi tak naprawdę. Znaczy, moje pytanie brzmi takie, czy... Pani musi radio wyłączyć, bo pani słucha i radio, i dobrze, do nas mówi. Mhm. Czy w takim przypadku jest jakby z korzyścią szczepić córkę, czy po prostu odroczyć te szczepienia przeciwko pneumokokom i meningokokom? No ale to przecież jedynie pani ma tą wiedzę. Tylko pani zna swoją córkę, zna pani jej historię choroby, ma pani wgląd do wyników. Może pani poradzić się różnych lekarzy, skonsultować z różnymi lekarzami i samodzielnie podjąć decyzję. To jest właśnie to, o czym my tutaj cały czas rozmawiamy. To jest samodzielna pani decyzja. Tylko ja na przykład nie znam skutków ubocznych tych szczepień, bo wiem, że pneumokoki i meningokoki to jest rodzaj A, B i C i to są bardzo drogie szczepionki i jeśli właśnie w radiu toczy się dyskusja, że szczepionki wcale tak naprawdę nie wzmacniają odporności, tylko... Właśnie, wiem, pani Mario, to co pani mówi, że wyjdę słowo, to też to, co wspomniał właśnie ojciec Jacek Dorkowski, też jako lekarz, no, skoro szczepionki tak naprawdę nie dają pełnej odporności, pełnoczasowej, dożywotniej, że tak powiem, no to zachodzi pytanie, tak, czy taką odporność dadzą pani córce, ale też tutaj dołączę się do głosu pani Małgorzaty, że oczywiście decyzja należy do pani i właśnie o to walczymy, żeby decyzję mogli podjąć autonomicznie rodzice. Tylko z drugiej strony, jeśli rodzice słyszą od lekarzy, że tak, oczywiście trzeba szczepić i nie mają tej świadomości, jakie są skutki uboczne danych szczepionek, a jeszcze na przykład w przypadku, gdzie córka ma 8 lat i ma usuniętą śledzionę i ja tak naprawdę nie mam takich informacji stuprocentowych na temat tych szczepionek, prawda? Czy lekarz pokazał pani ulotkę od szczepionki? Czy pokazał pani charakterystykę produktu leczniczego? Czy mogła się pani z tym zapoznać? Nie. No to proszę wymagać tego od lekarza. To jest jakby podstawa. To są podstawowe informacje, które powinna pani uzyskać. I z tymi informacjami dopiero zadawać sensowne pytania lekarzowi jednemu, drugiemu, trzeciemu, tak aby podjąć decyzję. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Karol Kapital z tej strony, z Torunia. Proszę bardzo. Lokalnie. Bardzo serdecznie na wstępie chciałbym podziękować za tę audycję, bo z uwagą przysłuchuję się i pierwszej części, która transmitowana była jeszcze w telewizji Trwam, jak i teraz audycji dalej w Radiu Maria. Chciałbym odnieść się tutaj do pewnych kwestii, które zostały poruszone przez gości. Może tak w celu też podkreślenia tego, z czym tak naprawdę mamy do czynienia w obecnej sytuacji, bo tu pani mecenas przywołała rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, gdzie wskazany jest również szczeble i zakres tych szczepień ochronnych, jakie mają być obowiązkowe. Tam faktycznie znajdują się te widełki, które określają, tak jak to było przytaczane bodaj dla gruźlicy, że tą górną granicą, kiedy tego szczepienia należy dokonać, jest 15 lat. Ja tak chciałem dopowiedzieć, że dla większości szczepień to jest to bodaj 19 rok życia, kiedy te szczepienia trzeba przeprowadzić i zgodnie z porządkiem prawnym, jaki w Rzeczypospolitej panuje, no to mamy do czynienia też z czymś takim jak wykonalność danego obowiązku. Jeżeli więc ustawodawca zakreśla w ten sposób termin i rozporządzenie to tak doprecyzowuje, no to z całą stanowczością chciałbym podkreślić, że dochodzenie przez sanepidy
i domaganie się, żeby dzieci zostały zaszczepione, jest po prostu nielegalne. No to trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Tu druga rzecz też taka, że istnieje bardzo poważna wątpliwość co do tego, czy sanepid w ogóle może być wierzycielem takiego obowiązku i tu też warto byłoby o tym pamiętać, bo sanepidy składają te sprawy do wojewodów, od których wymagają wszczynania postępowania egzekucyjnego i tak też to się dzieje, bo to na gminie ma miejsce. Natomiast z żadnego przepisu nie wynika takie uprawnienie do działania w tym charakterze, w tych sprawach, jeśli chodzi o sanepidy. Co więcej, warto tutaj też wskazać, bo ja sam znam te kwestie z praktyki, pomagałem różnym rodzicom, którzy borykali się z sanepidami i moje doświadczenie jest o tyle ciekawe, że byli to rodzice z różnych stron Polski, a można zaobserwować wręcz tworzenie dokumentów na zasadzie kopiuj i wklej przez powiatowych inspektorów sanitarnych, co by wskazywało na to, że żadnej sprawy nie traktują indywidualnie, nie zapoznają się z argumentami, tylko po prostu w sposób mechaniczny cytują przepisy, które rzekomo ten obowiązek nakładają. Także jest tutaj bardzo poważna wątpliwość i to po prostu należałoby w odpowiedni sposób skorygować. No niezależnie od tego, bo tu zachodzi taki swoisty dysonans, jeśli można powiedzieć, bo praktyka jest taka, jakby ten obowiązek był bezwzględny i wymaga się tego bardziej niż tego, żeby nie zabijać ludzi na ulicach, bo to czasami takie mam wrażenie, spotykając te sprawy. Natomiast z drugiej strony nie można wywodzić tych obowiązków z przepisów, które obowiązują, tak żeby one się nadawały do egzekucji. Natomiast niezależnie od tego wszystkiego, jak to wygląda w obecnej legislacji, warto też pamiętać o tym, że papier zawsze jest w stanie przyjąć wszystko i nawet jeżeli by zostały te przepisy dostosowane tak, że sanepidy mogłyby to egzekwować, to w żaden sposób nie uprawnia to do tego, żeby takie przepisy w ogóle funkcjonowały. Tu tak kończąc, chciałbym tylko przytoczyć jeszcze opinię swojego kolegi, który jako umysł typowo ścisły, analizując kwestię szczepień, kiedy sam doczekał się potomstwa, przeprowadził konkretną analizę w sposób iście matematyczny i przeanalizował prawdopodobieństwo zachorowania na daną chorobę, na którą szczepienie jest zalecane i prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego odczynu poszczepiennego. I doszedł do wniosku, to wynika po prostu z matematyki, że ryzyko wystąpienia nawet poważnego odczynu poszczepiennego jest znacznie wyższe niż ryzyko zachorowania na jakąś tam chorobę, która co do zasady jest niegroźna, tak jak tu już wspominana chociażby różyczka. No i tak już zupełnie na sam koniec, bo to myśl przewodnia z całego programu, czyli jakie jest prawo rodziców do tego, żeby decydować o swoich dzieciach, to tak chciałbym może woli przypomnienia, że dzieci ludzi wolnych są własnością tych ludzi, dzieci niewolników stają się własnością ich pana. I to może postawmy sobie takie pytanie, kim my naprawdę jesteśmy, czy ludźmi wolnymi, czy niewolnikami, bo mam wrażenie, że coraz częściej instytucje państwowe, takie chociażby jak sanepid, traktują nas właśnie jak niewolników. A ma pan jakieś doświadczenie, jak to jest na przykład w krajach innych Unii Europejskiej, albo tych, które też tak przechodziły czas przemian, jak my, nie wiem, Czechy, Słowacja, jak to jest na przykład na wschodzie, tam może jeszcze trudniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o prawodawstwo albo traktowanie wolności człowieka. Tu już te kwestie też w jakimś zakresie były poruszane. Z tego, co mi wiadomo, to warto byłoby spojrzeć na funkcjonowanie obowiązku szczepień w wielu krajach zachodnich, gdzie no, taki obowiązek nie istnieje, nie podlega na pewno też sankcji. Szczepienia mogą być zalecane, natomiast podlegają też dużo większej kontroli. I na pewno zdarzają się też liczne przypadki postępowań, które są prowadzone przez rodziców, którzy doświadczyli negatywnego odczynu poszczepiennego u swoich dzieci po podaniu danego preparatu i no, dochodzą gigantycznych pieniędzy naprawdę z powodzeniem. To była bodaj sprawa włoska, no, o Stanach Zjednoczonych nie wspominając, bo tam takie rzeczy też się zdarzają. Także no, takie jest podejście w tych innych krajach. Polska jest chyba jedynym państwem, które wymaga aż tylu szczepień i jednocześnie tak mocno próbuje to egzekwować. A jak sprawa trafia do sądu? Po której stronie? Pan ma jakieś doświadczenie? Staje sąd po stronie rodziców czy obowiązku na przykład szczepień?
To znaczy nie miałem jeszcze takiej sytuacji, żeby sprawa doczekała się rozpoznania przed sądem, bo to wynika z trybu, w jakim te sprawy są prowadzone. Jest to od razu traktowane jako obowiązek o charakterze niepieniężnym, stąd jest prowadzona egzekucja i ta moja pomoc jak do tej pory ograniczała się do tego, żeby właśnie w tej korespondencji, czy to z sanepidem, czy z poszczególnymi wojewodami, którzy są wierzycielami tego obowiązku, w jakiś sposób tłumaczyć i wykorzystywać tę argumentację, czy to prawną, czy po prostu odnoszącą się do tego, jakie ryzyka są związane ze szczepieniami. I dopiero kiedy przejdzie to wszystkie etapy, to wtedy sprawa po jakby utrzymaniu takiego rozstrzygnięcia w mocy przez ministra zdrowia może trafić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, więc to wszystko jest przed nami. Tu w programie było też wspominane, że w przeszłości sanepidy prowadziły jeszcze bardziej haniebną praktykę polegającą na wydawaniu decyzji administracyjnych, chociaż absolutnie nie miały do tego prawa. Właśnie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zmusiło sanepidy do tego, żeby traktować to jako obowiązek o charakterze niepieniężnym, który należy wykonać, stąd od razu wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Pierwotnie też próby występowania przez sanepidy jako niewierzyciel, tylko jako organ egzekucyjny. Takie przypadki też się zdarzały. Ostatecznie, z tego co wiadomo, w tym momencie próbuje się rodziców zastraszać i przymuszać do tej praktyki trucia, bo tak to należy nazywać swoich dzieci. Działając jako wierzyciel, no to też już jak zaznaczałem, nie znajduje umocowania w przepisach. Pan ma dzieci? Tak, mam, jestem ojcem trójki dzieci. Szczepi pan dzieci czy nie? Nie, dzieci nie szczepię od samego początku i sam też borykam się z tymi trudnościami takiej natury procesowej. Także tu nade mną wiszą kary po 500 zł, co ciekawe standardowo też dublowane, po 500 zł za każde dziecko, dublowane w stosunku do każdego z rodziców. Także to... Czyli i ojciec, i matka obciążenia. Tak, oddzielnie, równolegle, na zasadzie kopiuj, wklej są prowadzone postępowania pod różnymi sygnaturami, także należy to traktować jako oddzielne sprawy. Dziękuję bardzo. Państwo, dziękuję Panem Bogiem. A więcej, Państwo się wiesz, odniosą do głosu. Jakie dziady kręcą. Bardzo dziękujemy za ten głos. No, faktycznie pokazuje to pewną patologię, po prostu bardzo poważną sanepidów i działań, które, no właśnie to, też to dublowanie grzywien. Myślę, że mamy do czynienia z pewnym państwem w państwie po prostu. Zgadza się. Natomiast tutaj pan Karol też wspomniał o aby jak najwięcej wydębić kwestii, jaką są odszkodowania państwie dla rodziców. Pseudoprawa, rozumiesz? Faryzeusze pięknie poubierani. Dzieci, nie widać tego zła, ale dla psychologa jest to materiał do badania. Że dlaczego ta baba jest na biało ubrana, na kremowo, dlaczego? Tutaj dlaczego ona się uśmiecha? Niestety nie przewiduje również póki co żadnego funduszu. Dlaczego faryzeusze przyrównani do grobów pobilanych? No to rzutuje na system religijny też i polityczny, jakikolwiek to system by nie był, to groby pobilane i obraz tych grobów pobilanych bardzo pasuje. Zostały dotknięte w sensie, że nopami. Zakłamanie. Tutaj, no niestety, na gruncie naszej rzeczywistości mamy sytuację, pseudoprawda. Jeżeli rodzic dziecka nie zaszczepi, właśnie, zostanie nałożona kara. Jeżeli zaszczepi, dziecko zachoruje, rodzic zostaje sam z problemami. To też jest kwestia, którą należałoby uregulować. Takie państwo mają doświadczenie? Nie zajmuje się tym lekarz, medycyna? W zasadzie jest tak, że w tych państwach, gdzie istnieją fundusze odszkodowań, szczepienia są dobrowolne. Także pokazuje to, że szacunek do obywatela rozciąga się szerzej. U nas też trochę inny wskaźnik jest niż kraje Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o finansowanie służby zdrowia, więc ogólnie, tak. Więc gdybyśmy jeszcze nauki o tym mieli myśleć, to... No takie odszkodowania moim zdaniem powinny płacić firmy farmaceutyczne, ponieważ to jest odpowiedzialność za produkt. Przede wszystkim z tego względu. Nie wiem, czy ktoś rozpoczął albo pomyślał o takich negocjacjach. W zasadzie jest całkiem nowy wyrok Trybunału Europejskiego, który wskazuje, że przy tego typu sprawach o odszkodowania nie jest konieczne wskazanie badań naukowych udowadniających związek szczepienia z danym problemem zdrowotnym,
czy też dowodów medycznych, a uprawdopodobnienie tego przez okoliczności sensowne. Może być tak, że rodzice mogliby się przez powołanie na ten właśnie wyrok tak, tym bardziej, że jest to wyrok Trybunału Europejskiego, który wskazuje na to, jaka interpretacja powinna występować w krajach europejskich po prostu, jak powinno się do tego podchodzić, ponieważ z jednej strony cały czas jest coś takiego, że to poszkodowany musi udowodnić związek przyczynowy, ale z drugiej strony nie można wymagać niemożliwego. I obywatel nie jest w stanie stanąć przeciwko firmie farmaceutycznej, udowadniając badaniami bezpośredni związek. A istnieje coś takiego jak odpowiedzialność za produkt oraz zaufanie do produktu, który w zasadzie się na nas wymusza poniekąd. I które mamy, tak? Mamy zaufanie do tego produktu, więc nie spodziewamy się, że on może nam zaszkodzić. I jeśli w rodzinie nie było chorób i nie ma przesłanek, że inny czynnik wywołał ten akurat problem zdrowotny, a jest prawdopodobne w związku z to jest związek czasowy, tak? Że to właśnie ten produkt spowodował problem, należy to przyjąć. Po prostu taka jest interpretacja Trybunału Europejskiego. Drodzy Państwo, w Radiu Maria rozmowy niedokończone. Temat prawa rodzicielskie, a przymus szczepień w Polsce. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Moje imię Ewa, jestem z Elbląga. Ja chciałam powiedzieć, że ja urodziłam swoją trójkę dzieci w Anglii. I tam nie ma właśnie przymusu szczepień. Żadne dziecko nie było szczepione w pierwszej dobie. Nie było też zabiegu Predego. Witamina K była podawana domięśniowo. I co mogę powiedzieć? No, ja dzieci swoje szczepiłam, bo nie, że tak powiem, no, co żałuję, nie interesowałam się za bardzo tym tematem szczepień wtedy. Kiedy wróciłam jakieś już 2 lata temu do Polski, ten temat, wiadomo, głośny jest w naszej ojczyźnie, więc zaczęłam się tym interesować i od momentu, kiedy wróciłam, dzieci nie są szczepione, a nawet nie są zarejestrowane w żadnej przychodni. Z powodu takiego, że po prostu boję się, że kiedy dziecko zaszczepię, boję się, że może wystąpić jakiś odczyn niepożądany i jak wiadomo, zostanę z tym sama. Także chciałam tyle powiedzieć. Dziękuję. A drugiej strony się pani nie boi? Nie boję się, dlatego że sama też chorowałam na świnkę, różyczkę na przykład. Przepraszam, że tak pytam, no ale to też chodzi o taką naszą wzajemną świadomość, tak? Czy my jesteśmy świadomi tego, że z jednej strony mamy prawa, że Państwo macie prawa jako rodzice decydować, no ale to jest prawo w dwie strony, tak? I jesteśmy odpowiedzialni, tak. Państwo jesteście odpowiedzialni całkowicie za swoje dzieci i teraz no Państwo też wspiera, pomaga rodziców. No tak, no w każdym razie nie, ja się nie boję, żeby tam moje dziecko, którekolwiek zachorowało, czy na ospę, czy na różyczkę, czy na jakąkolwiek inną chorobę, bo uważam, że jeżeli dziecko przechoruje choroby dziecięce, w wieku dziecięcego nabędą odporność swoją i przekażą ją później w pokoleniu dalej, swoim dzieciom. Także. Co mąż na to? Mąż ma takie samo zdanie jak ja, także wspieramy się i... Czyli o tym rozmawiacie? Tak, rozmawiamy, mamy taką samą, tak, podejmujemy tą samą decyzję. Co rodzina, sąsiedzi? Moi na przykład rodzice uważają podobnie jak ja, jak my, a teście to tak nie wiem za bardzo. Oni raczej chyba są za szczepieniami, bo uważają, że skoro oni byli szczepieni, my byliśmy szczepieni, to czemu miałyby dzieci nie być szczepione? Z tym, że wiadomo, w tamtych czasach było mniej tych szczepień. Były może mniej, mniejszą ilością aluminium, czy rtęci, czy jakichkolwiek innych substancji. Teraz tych szczepień jest dużo, dużo więcej. Jest więcej na przykład w niektórych szczepionkach aluminium niż powinno tam się tego znajdować. Więc to jest takie narażanie trochę. To jest taka rosyjska ruletka. Skąd pani o tym wie? No też dowiaduję się właśnie z różnych to audycji, to
z różnych filmów, to oczywiście też jestem w grupie Stop Nop i stąd te informacje gdzieś tam znalazłam, wyczytałam, dzielę się z tym mężem. Także. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dzwonię z Białegostoku. Jestem ojcem czwórki dzieci. I chciałbym powiedzieć jakby swoje doświadczenie. Przede wszystkim bardzo interesowałem się właśnie szczepieniem ze względu na bezpieczeństwo moich dzieci. Moja najstarsza córka została zaszczepiona. No bo nie miała wtedy takiej świadomości. Ale to, co było ciekawe, to nawet przy lekarzach, którzy byli zwolennikami szczepienia, nikt mi nigdy nie powiedział, nie potwierdził, że szczepienie w pierwszych dobach życia jest w jakikolwiek sposób wskazane albo bezpieczne, więc ja bym tutaj nazwał rzeczy po imieniu, powiedział, że to jest barbarzyństwo, bo dziecko, które jest i tak jałowe, i tak dziewicze po urodzeniu, dostaje coś prosto do krwi i, że tak powiem, nie ma żadnej bariery, wszystko idzie do krwi i jest po prostu i mózg, i opony okołomózgowe, w ogóle cały organizm jest wystawiony na działanie tego, to jest już w szczepionce, to już nie mam takiej wiedzy, ale jest jakby na działanie tego jest wystawione. Poza tym miałem też przykre doświadczenie, bo dwa razy mi się zdarzyło, że tuż po porodzie musiałem prawie, że bronić moje dzieci przed zaszczepieniem. Położne nawet były strasznie niechętne, wrogo nastawione w ogóle do mnie, że ja taką decyzję podejmuję. To jest jedna rzecz. Druga, przy moim trzecim dziecku dziecko byłoby najpierw zaszczepione, a dopiero później zostałoby zrobione CRP i okazało się, że ma zakażenie poporodowe. Czyli dziecko, które miało zakażenie, najpierw by zostało zaszczepione, a dopiero później by zostało zrobione badanie CRP. Nie wiem, czy to ze względu na procedurę, czy po prostu, żeby położne zrobiłyby to, żeby mieć szybciej te obowiązki z głowy. Także jakby pod kątem nawet szczepienia w pierwszych dobach życia, to jest po prostu dla mnie to jest tragiczne. I jakby teraz chciałbym powiedzieć. No. Dziękuję bardzo panu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witamy. Bardzo dziękuję za tę audycję, za dlaczego? Przede wszystkim, proszę Państwa, dziękujemy za troskę i za uczenie drugich, za tę odpowiedzialność za człowieka od poczęcia, od początku bycia już na ziemi tutaj. Tak za to dziękuję, że Państwo rozmawiacie ze sobą, że Wam zależy na tym. Trzeba rozmawiać i to jest rozmowa merytoryczna. Nikogo tu się nie obraża. To jest troska rzeczywiście o człowieka i za to wielkie dzięki. Nie poddajcie się. Gdy usłyszałem o tej sprawie rodziców młodego dziecka, chyba to było z Białgardu ostatnio, tak. Pamiętam, tak? To tylko oburzenie. To tylko oburzenie. Jak można? Jak można? Jak można odbierać prawa rodzicielskie za to, że rodzice dbają o dziecko. No, jak można? Co ci rodzice młodzi przeżyli? Jaka trauma? I dzięki. Zdaje się, minister sprawiedliwości jakoś tu zainterweniował i za to też dziękujemy. Później podobno sąd to zmienił. Dzięki Bogu. Ale trzymajcie się razem i dobro człowieka. I tak w Polsce powinno być, tak powinno być między ludźmi. Rozmowy na argumenty. I liczy się argument, liczy się siła argumentu, argument rozumu, dobra. Tak, a nie argument siły. Bo to jest już przemoc, takie robienie, prawda, to co zrobili wtedy, albo na przykład wino Wrocławiu. Słyszałem ten proces. I Państwo stajecie razem, jeden za drugim. Bardzo dobrze, tak trzeba. No i rozmawiać. A jeżeli rzeczywiście nie ma się racji, to niech ci ludzie, którzy wiedzą lepiej, niech argument dadzą. I wszyscy się nawzajem szanujemy. Nie należy wykluczać, że tu jest też, są interesy wielkie.
jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ktoś ma też wielkie interesy, ci wszyscy, nikt farmaceuci i tak dalej, ale nie tylko interes. Jeżeli patrzymy, co dzieje się z GMO, co dzieje się przez tą inżynierię genetyczną, do czego człowiek jest zdolny, to dlaczego nie myśleć, nie podejrzewać, że tu są jakieś kombinacje. Jakie kombinacje? O co tu chodzi? Także dzięki, ja się bardzo cieszę, że są takie rozmowy, że ludzie rozmawiają i to jest też wyraz miłości człowieka. No. To jest, Pan Jezus kazał nam miłować siebie nawzajem, to jest miłość. Zależy nam na człowieku. Chwała Panu. Dobrze jesteście i się nie poddajcie. Prawda, nie wolno się poddawać, zniechęcać. Dziękujemy bardzo. Was mówili. Kochani, za te słowa ja pamiętam naszą, rozmowę. Podziwiam tych ludzi. Tak samo jak podziwiam tych Frankowiczów. Ja myślałem kiedyś inaczej to o tych Frankowiczach też. Myślałem, no, bo tak jak to ta propaganda podaje, to myślałem, no, no chwileczkę, no oni są sobie winni. Dlaczego? Jest takie powiedzenie dość brutalne. Widziały gały, co brały. A jednak nie widziały. Nie widziały, się okazuje. I też trzeba tym ludziom pomóc jakoś. Rozwiązać problem. Rozwiązać problem. Nie kosztem drugiego człowieka, ale niech to będzie prawda. Trzeba żyć w prawdzie, w sprawiedliwości. Tyle niesprawiedliwości się dzieje. Także chwała Panu. W Polsce dużo dobrych rzeczy jeszcze jest. Są ludzie przede wszystkim, którzy są zatroskani, myślący i działający dobrze. Nic tak daleko. Alleluja i do przodu. I budować dalej, proszę Państwa. Dobrze jesteście. Dzięki. Dziękujemy jeszcze. Zapłać. Cieszymy się bardzo za ten głos i też wierzymy, że tutaj Radio Maryja na czele właśnie z ojcem dyrektorem będzie wspomagać nas w tej walce o zdjęcie tego przymusu. Bo przecież właśnie o to chodzi, żeby dać wolny wybór wszystkim, żeby też naszych polityków i tutaj prawodawców przekonać do tego, żeby rodzice mieli wolny wybór, żeby zostały im zwrócone prawa, których jest po prostu jakieś są zakusy, żeby te prawa odbierać. I ja tu bym tak jeszcze nawiązał troszkę do tego, co siostra Lucja pisała chyba ze 12 lat temu do kardynała Caffary. Ona miała takie przekonanie, że ostateczna walka stoczy się o rodzinę na tym świecie. Ostateczne uderzenie szatana będzie w rodziny, a właśnie próba upaństwowienia, znaczy przyjęcia obowiązków rodziny przez państwo, to jest coś, co właśnie obserwujemy, coś, co dlatego tutaj na edukację, wychowanie też musimy patrzeć, czy tam dokonuje się wszystko tak, jakbyś Państwo chcieli. Oczywiście. Rodzice, żeby to było. Znaczy, generalnie wygląda na to, że zgodnie z dążeniem Rzecznika Praw Dziecka będzie jednak zniesiona władza rodzicielska. Takie właśnie. Skąd takie? A to jest właśnie oświadczenie, inicjatywa Rzecznika Praw Dziecka. Można u niego na stronie o tym przeczytać. W jakiej sprawie? W sprawie zniesienia władzy rodzicielskiej, ponieważ uważa, że to jest. Ale w odniesieniu do czego tej władzy? Ogólnie, wszystkiego. Po prostu władzy rodzicielskiej. Uważa, że to jest pojęcie konfliktogenne, takie jakieś może nieestetyczne i należy zastąpić władzę rodzicielską odpowiedzialnością rodzicielską. Z tym, że władza rodzicielska zawiera w sobie odpowiedzialność. Natomiast odpowiedzialność rodzicielska nie ma. Jedyna władza wobec dziecka jest wtedy władzą państwową, a rodzice będą tak jak w Niemczech czy w Norwegii rozliczani z wykonywania zadań, które państwo na nich nakłada. To jest bardzo niebezpieczne i widzimy, czym to się kończy. Znamy opowieści o działaniu jugendamtów, czy norweskich służb, czy szwedzkich, angielskich. Obawiam się, że to są wzorce zachodnie, z których naprawdę nie powinniśmy korzystać. Powinniśmy być czujni, bardzo czujni, bo jednak władza rodzicielska daje dzieciom oparcie przede wszystkim i zawiera w sobie odpowiedzialność. Każdy rodzic jest odpowiedzialny za swoje dziecko, jest odpowiedzialny za wszystko, co się z nim dzieje. A władza daje rodziców władza daje oparcie dziecku i pewność. Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Marek z południa Polski. Przysłuchuję się Państwa dyskusji i brakuje mi tutaj
jak gdyby wątku etycznego, który Państwo być może pominęliście. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na czym rozmnażane są szczepionki? A to mówiliśmy na samym początku, ale Pan z pewnością jakoś jakieś pytanie też wniesie. Ja tak słucham właśnie ten z przerwami, więc chciałem tu zwrócić uwagę, że początkowo były to białka kurze. W tym momencie niestety również jest to białko ludzkie z abortowanych dzieci. To ten wątek jest co najmniej drastyczny. To jest kwestia. Jest też wątek ekonomiczny, o którym tutaj ojciec dyrektor wspomniał. Proszę Państwa, budżet przedstawiciela na makroregion Małopolski to jest około 50 tysięcy złotych. Dla jednej osoby, w to wchodzi paliwo, w to wchodzi wynagrodzenie, w to wchodzą, nazwijmy to po imieniu, łapówki. Niestety trzeba o tym jasno powiedzieć, więc trudno, żeby osoba, która na przykład nie dysponuje wsparciem prawniczym, z racji tego na przykład, że zarabia 2000, była w stanie przeciwstawić się właśnie temu wątkowi ekonomicznemu. Chyba o tym Państwo też nie mówiliście, że koszt wyprodukowania szczepionki to jest średnio około 11 centów. Ona kosztuje bardzo różnie w różnych krajach, ale jeśli stać naszego ministra pana Radziwiłła na wydanie wolną ręką 160 milionów na szczepionkę przeciwko pneumokokom i pokrewnym powiedzmy zagrożeniom wirusom i tak dalej. Przy czym trzeba też jasno powiedzieć, że pneumokoki to jest nowa nazwa, to jest prawidłowa, stara nazwa tego zagrożenia, to jest dwoinka płucna. To jest też jakaś forma manipulacji, która wynika z tego, żeby potencjalnych rodziców zastraszyć, czy jest to jakieś nowe zagrożenie, bo to jest typowa metoda manipulacji, więc tutaj wydaje mi się, że ten wątek ekonomiczny jest bardzo znaczący, bo jeśli nie ma właśnie pieniążków na to, żeby średni personel medyczny dostał podwyżkę, a jest 160 milionów, które są wydawane od tak i co gorsze w najnowszych zobowiązaniach naszego rządu jest kolejna pula na szczepionki. Jeden z moich przedmówców mówił o tym, że jak to jest w innych krajach, jaki jest stosunek właśnie obowiązku szczepienia w innych krajach. Tylko w Polsce i w Bułgarii jest na taką samą skalę, z tym, że my jesteśmy na niechlubnym początku, to znaczy jest przymus, jest bardzo, bardzo ogromna ilość tych szczepionek. Wspomnę tylko, że większość adiwantów to są neurotoksyny, czyli i aluminium, i rtęć. Tutaj warto zwrócić też uwagę na to, że rtęć występuje pod bardzo różnymi nazwami handlowymi. Często jeśli przeglądamy ulotki do szczepionek, to praktycznie w żadnej nie ma napisane, że to jest rtęć, tylko są nazwy handlowe lub nazwy chemiczne, ale bazą do tych produktów jest rtęć. Więc tak. Występuje też polisorbat 80. To jest bardzo ciekawa substancja, która ma dosyć drastyczny wpływ na płodność przyszłych naszych rodaków. I warto też tutaj zwrócić uwagę na inicjatywę biskupów z Kenii. Otóż biskupi z Kenii dali do przebadania w szwajcarskich laboratoriach szczepionki, które otrzymywali za darmo z różnych organizacji światowych. I okazało się, że we wszystkich tych szczepionkach był gen, który miał niestety tamować czy ograniczać płodność. Więc to jest ogólnie znany fakt. Wystarczy po prostu sięgnąć czy do literatury bardziej anglojęzycznej niż polskojęzycznej, bo w polskojęzycznej literaturze w zasadzie występują tylko
trzy czy cztery pozycje, z czego dwie lub trzy są doktora Jerzego Jaśkowskiego. Natomiast jedna pozycja to jest bodajże toksyczne szczepionki, czy szczepieni toksycznie coś w tym stylu. Także tyle uwag z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Marku. Połączyłem się z panem Michałem. Panie Michale, witamy serdecznie. Szczęść Boże. Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Pan jest ojcem, pana żona...